Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Simrail i dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Grodzisk Mazowiecki 91384. 5-1-3-4. Musisz napisać, do kogo piszesz. 91384 ROJ. Dziewięćdziesiąt jeden trzysta osiemdziesiąt cztery. Nie będzie przelotu, bo masz pan postój planowy w peronie, więc wjazd podany. Wyjazd będzie po zatrzymaniu zgodnie z instrukcjami kolejowymi. Pociągu 31-38. Sprawdzamy sobie godzinkę przyjazdu. Jest 143 przelot do Korytowa na przy. Tak się skupiłem, że zapomniałem dodać jednej ważnej sprawy. A mianowicie rozkładu jazdy dla Państwa. O, od razu lepiej. I 91384. Czterdzieści jeden trzydzieści osiem z Korytowa, no Pruszkowa na przy. Dziewięć jeden trzy osiem sześć będzie planowo. Okay. I 142031 przejechał. Czemu on był aż tyle opóźniony, to ja nie wiem. Okay. Czternaście czterdzieści trzy przejeżdża.
14, 43, 41, 38 jedzie. Na 16, 143 też będziemy podawać przelot. SMP do korektowata. Chwila, moment i się zwinie. A my będziemy czekać na kolejne pociągi. Okej, podajemy. Mamy na 91,386. I w tym momencie 41,38 sobie przejeżdża przez naszą stację. Więc piszemy na wróżkowa, że odjechał. Dziewiętnaście czterdzieści trzy Eja do Żyrardowa o 21:58, a następnie 19:985. Czy powinien być wpierw 19,985, ale to opóźniony, więc dlatego pojedzie pierwsze Eje. I ekspres, co się dzieje? No właśnie. 19,143, zatwierdzamy przejazd do Korytowa. Może tak. Okej. Zróbmy tak, bo on tu fajnie sobie na Żyrardu zaraz ucieknie. 91386 przyjechał. Pięknie mu już podajemy wyjazd. No właśnie, te kamerki mnie ciekawią. Widać ciekawego? W sumie to nic. Jest ciemno.
Proszków, Proszków, a Żerardów, TME, 4-1-4, ale to jeszcze chwila. Skorytowa, nic na razie, nic. To już temu możemy podać przebieg, wyjazd. My się chłop nie martwią. Chłop, jak to bot jest. Czym ma się martwić? Sposoby mamy już 11 minut odcinka. Ten czas szybko leci. Jestem pod wrażeniem. Teraz będzie jeszcze 19,985. 19,43 przejeżdża. Super, zgłaszamy do Żyrardowa. 19,43 odjechał. Super. Jedzie 14.143 w naszym kierunku. Ten będzie miał postój handlowy 14.143. Zróbmy sobie chwilkę przerwy i cięcia, aż coś ciekawszego wydarzy, co by Państwa tu nie zanudzać. Dobrze, więc ja już powracam do Państwa, bo 14.143 jest już pod wjazdem, więc mu go podajmy. Nie chciałem mu jeszcze zatwierdzać, a nawratemu chciałem zatwierdzić. Przyjechał. Bo przyjechał. Andrzej 90. Obcojęzyczne imię. Niby język polski. No cóż.
91985, zatwierdzimy też godzinę odjazdu. Ej, dopiero teraz na 14.143 możemy zrobić, że przyjechał. A, był trochę szybciej. Dobra, miesza z tym. 91.40. Druga 10. 19.986. Okej, czyli ty musisz wjechać tutaj fajnie. Okej, okay. Czekamy 14.143, 22.06. Druga 13 ma być dopiero u nas EIJ. Panu podamy. Wyjazd. Pociąg 14.143. No, trochę dłuższy postój u mnie. I 414062 również odjechał z Żyra Rędowa. Raczej 91.40 będzie musiał poczekać, albo i nie. Przejedzie EIJ? Nie, chyba. Zobaczymy zresztą.
Najpierw musi 14.143 wyjechać. Zrobi to planowo. Przyciemnimy lekko żaróweczki. Dziewięć, jeden, trzy, osiem, pięć. Zajedzie górą. A korytów już się zrobił offline. To znaczy bot na nim siedzi, no. Jeszcze przecież 14.143 nie wyjechał. Dajesz, panie, podawaj. 9, 1, 3, 8, 6. Dziewięć, jeden, trzy, osiem, sześć dostaje wyjazd od nas. Dziewięćdziesiąt jeden, 40 jest użytkownik. Stwierdzimy mu już godzinę przejazdu. Szesnaście, 43. Mamy świecić przelot. Dla 91.40 również. Na 13.143 zatwierdzamy godzinę przyjazdu. Nowy odjazd 22.19.
51:36, widzę się coraz bardziej opóźnia. Cóż, podamy przelot towarkowi. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.